Marek, czy dzień dobry Państwu. Naszym gościem dziś o poranku jest pani senator Gabriela Morawska-Sanecka. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Panu, dzień I się dobry zastanawiam, Państwu. Czy Pani woli jeszcze mecenas, czy już senator? No trudno, muszę się przyzwyczajać, ale generalnie teraz się mówi senator elekt do czasu zaprzysiężenia, czyli dopiero 12 listopada, kiedy będę zaprzysiężona, to będzie już, będę się musiała bardzo przyzwyczaić do powiedzenia senator. Ma Pani obawy jakieś? Jak długo Pani ten tytuł będzie służył? Nie, no całą kadencję. Na pewno? No ja tak uważam. Nie obawia się Pani tego, że te protesty Prawa i Sprawiedliwości, które także Panią dotyczą, jednak okażą się skuteczne, sąd wygasi mandat i trzeba będzie nowe wybory przeprowadzać? No ja sobie nie wyobrażam, żeby sąd w taki sposób działał. Przede wszystkim te protesty są też w pewnym sensie nieuzasadnione i niedobrze sformułowane, ponieważ jedyną podstawą protestu według wszystkich informacji, jakie mamy dzisiaj, jest fakt, że jest mała różnica głosów i że jest dużo głosów nieważnych. Zresztą tych głosów nieważnych wcale nie jest tak dużo, bo jest tylko przeciętnie 2,5%. Były takie wybory, kiedy te procent głosów nieważnych był znacznie większy. No i też się umówię, że Polacy mają pełne prawo oddać głos nieważny. Mają prawo oddać kartę do głosowania, na którym nie wskazali żadnego kandydata. Mają też prawo zrobić zupełnie co innego z tą kartą, czyli zakreślić oba nazwiska. Pamiętajmy też, że w Nowym Sączu była taka sytuacja, że jest 20% głosów nieważnych, ale tam wygrał kandydat PiS-u, więc absolutnie nie ma protestu. Ale wracając jeszcze do tych przepisów, musi być w takim proteście wyborczym wskazane po pierwsze, że albo popełniono jakieś przestępstwo przeciwko wyborom, albo naruszono tak procedurę wyborów, przeprowadzenia wyborów, trybu głosowania, liczenia głosów, które ma mieć zarówno pierwsze, jak i drugie wpływ na wynik wyborów. Czyli poza wątpliwością musi być też dowód. Musi być też, znaczy wątpliwość to jest pierwsza rzecz, ale to musi być uzasadniona wątpliwość, czyli spowodowana jakimś incydentem, jakimś zdarzeniem. A to niech Pani powie, plus dowody. Pani senator, skąd się w takim razie bierze pewna nerwowość w Państwa środowisku? Czego się tu obawiać? W naszym środowisku, znaczy jeżeli chodzi o opozycję, rozumiem. Ja myślę, że to chodzi też o to, że no to jest takie trochę wkładanie kija w szprychy. Dlatego, że kiedy nastąpiły wybory, powinno się przystąpić do pracy, formułowania prezydium Sejmu, prezydium Senatu. To są do tego 12 listopada, chociaż to jest bardzo długi okres czasu. To też jest dziwne, że to w ostatnim możliwym terminie prezydent wyznaczył posiedzenie, a jeszcze wcześniej, czyli po wyborach, było posiedzenie poprzedniego parlamentu. Jasne. To też nie jest rzecz naturalna. Ale generalnie nawet jeżeli, to jest czas spokojny na ustalenie pewnych rzeczy komisji sejmowych, bo później na pierwszym posiedzeniu to te rzeczy już są głosowane. Senackich. Ale ja mówię i o Sejmie, i o Senacie generalnie. A w takiej sytuacji my się zastanawiamy, czemu to służy, dlaczego to się dzieje, zastanawiamy się, jakie podejmować czynności, no bo przecież też nie może opozycja patrzeć na to, co się dzieje i nic nie robić. A czemu nie? Wie Pani, bo w takiej sytuacji moim zdaniem... Myślę, że obywatele, tutaj jest bardzo duża nerwowość obywateli. Myśli Pani? Tak, ja wiem, dlatego że do mnie dzwonią setki ludzi, wyborców, którzy pytają mnie, co się dzieje, dlaczego tak jest. Ja uspokajam, generalnie to nawet jest paradoksalne, że to ja uspokajam ludzi, moich wyborców, a nie na odwrót. Ale są setki wyborców, którzy dzwonią do senatorów PiS, mówią, dociskajcie, macie rację. Na pewno. Być może, no ale dociskajcie, czy to jest element demokracji? Pani, pytam to dlatego, że wyobrażam sobie, że w takiej sytuacji, w której, no, Pani jako prawnik to wie, Pani koledzy też powinni to wiedzieć, zwołuje się konferencję prasową, w czasie której mówi się, drodzy Państwo, niech robią co chcą, niech wywijają, my ufamy sądowi. No ale dokładnie to powiedzieliśmy na konferencji prasowej. Ja w takiej konferencji prasowej uczestniczyłam, zaraz chyba pół godziny po tym, jak się komunikat Polskiej Agencji Prasowej ukazał. I po pierwsze powiedziałam, że nie mam obaw, a po drugie właśnie dziennikarze o to mnie pytali, czy ja ufam temu Sądowi Najwyższemu. Ja ufam sądowi, dlatego że mimo, że ten sąd został wybrany przez Krajową Radę Sądową, skład tego sądu. Ta izba konkretnie. Skład tego sądu, czyli izba cała spraw publicznych została wybrana przez Krajową Radę Sądownictwa no, w sposób nie do końca zgodny, jak się okazuje, zresztą to będziemy wiedzieć 19 listopada dokładnie,
z konstytucją, ale jednak są to sędziowie. Są to osoby, do których ja jako adwokat mam bezgraniczne, pełne zaufanie. Więc myślę, że postąpią tak, jak postępuje sędzia w takiej sytuacji. Czyli zobaczą przepisy, sprawdzą, czy ten wniosek nadaje się do rozpatrzenia, czy się nadaje do pozostawienia bez rozpoznania. Ja dopytam, bo być może to pytanie już padło, ale warto się upewnić, kto będzie liczył te głosy, jeśli będzie, sędziowie czy komisarze? Tego nikt nie wie. No, warto by to wiedzieć. Kilka osób już się na ten temat wypowiadało i też prawników i nie wie, bo nie było takiej sytuacji. Albo może to robić Sąd Najwyższy, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby Sąd Najwyższy po prostu na rozprawie zażyczył sobie przywiezienia głosów, dlatego że tych protestów trochę jest. No i są to tysiące kart do głosowania. To są tysiące kart do głosowania, albo komisarze, albo też była taka mowa o tym, że to sądy powszechne dostaną w trybie pomocy prawnej. Ja w ogóle nie wiem, czy dojdzie do liczenia głosów, bo jeszcze raz powtarzam, musiałyby nastąpić przesłanki z kodeksu wyborczego, żeby w ogóle zakwestionować sposób. Czy pani ufa w to, że sąd powie, drodzy państwo, nie procedujemy tych wniosków, bo są bezzasadne? Ja ufam w to, że sąd takie wnioski pozostawi, te przynajmniej, które, tak, bez rozpoznania, które zostały na tej podstawie złożone. No a pani jako obywatel, jako prawnik, jako polityk nie uważa, że no po prostu dobrze jest sprawdzić, jeśli są wątpliwości. No ale panie redaktorze, w takiej sytuacji to róbmy takie wybory, że mamy pierwszy termin na wybory, a drugi termin na sprawdzanie. No tak, ale to jest jednak procedura wpisana w kodeks wyborczy. Można złożyć wpisana, taki wniosek. A tak, ale pod pewnymi warunkami. Czyli wtedy, kiedy zachodzą pewne określone przesłanki, a nie zawsze. Kiedy przegrałam. W ubiegłej kadencji, ja pamiętam, że warto przypomnieć, że różnica głosów między moim kontrkandydatem, który wówczas wygrał, a jego wówczas kontrkandydatem była 900 głosów. Jakoś nie pamiętam, żeby koalicja Platforma Obywatelska zażyczyła sobie liczenia głosów, bo przegrała. A może powinniście państwo kibicować tym wnioskom, ponieważ nawet gdyby głosy nieważne dopisać do konta pani konkurenta, on i tak przegrałby te wybory, to po pierwsze. Po drugie, no takie pieniactwo to nie jest dobre słowo, ale takie zachowanie nie jest dobrze odbierane społecznie. I generalnie przede wszystkim nie można głosów nieważnych dopisywać, nie można głosów nieważnych dopisywać jednemu bądź drugiemu kandydatowi. Bo po pierwsze, nikt nie wie, jakie intencje miał wyborca, kiedy oddał pustą kartę. Ma do tego pełne, albo z dwoma krzyżykami, ma do tego pełne prawo. Ja sobie nie wyobrażam, żeby takie głosy, właśnie dlatego to jest głos nieważny i dlatego kodeks wyborczy tak stanowi, że ten głos jest uznany za nieważny. Nie wyobrażam sobie, żebym w tym momencie dopisać, albo podzielić na połowę i dopisać każdemu po połowie. No to jest sprzeczne z prawem. Ale można rozpisać nowe wybory. No ale w takim razie, czy Prawo i Sprawiedliwość tak nie może pogodzić się z porażką w Senacie, że będzie do tego stopnia rozpisywała ciągle nowe wybory, że aż wygra? Nie, Prawo i Sprawiedliwość mówi, że chce oddać wolę. Wolę wyborcy. Już wyborcy 13 października swoją wolę wyrazili na kartach wyborczych. I jeżeli ktoś nie potrafi się z tym pogodzić, to zdaje się, musi się zastanowić, czy faktycznie powinien zajmować się polityką. Zwróciła pani uwagę na tę listopadową datę, która będzie o tyle istotna, że TSUE wyda werdykt w sprawie 19 listopada. Prawomocności pewnych wyborów dotyczących polskiego wymiaru sprawiedliwości, konkretnie naszej KRS. Jeśli sąd europejski podzieliłby zdanie swojego rzecznika, to mielibyśmy poważny problem, bo tak. Polski sąd ma 90 dni na rozpatrzenie tych spraw wyborczych, to jest kwartał. Może się okazać, że przez 3 miesiące będzie trwała w Polsce procedura prowadzona przez nieuprawniony organ. No ja się w ogóle zastanawiam, czy czasami te protesty wyborcze nie będą rozpatrywane po 19 listopada, bo i tak się może zdarzyć, że Sąd Najwyższy, proszę pamiętać jeszcze, że Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym nakazał wstrzymać nominację do tej Izby. Mimo to prezydent, ignorując wynik Naczelnego Sądu Administracyjnego, te nominacje kontynuował, bo już były wątpliwości, które powstały w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. I teraz pan profesor Tanczew już swoją opinię wydał, rzecznik generalny TSUE.
w związku z czym no, należy się spodziewać, że ten wyrok nie będzie odbiegał od opinii Rzecznika Generalnego, bo w przeważającej większości te wyroki są dokładnie takie, jak opinie Rzecznika Generalnego. I będziemy mieli w ogóle problem, ale my te problemy mamy od kilku lat. Ale co wtedy, wie Pani, bo na tym trzeba się poważnie zastanowić. Trzeba się poważnie zastanowić. To będzie ustrojowy problem dla Polski. Tak, i głównie dla Pana Prezydenta, który w jakimś sensie przez nominacje sędziowskie tutaj jeszcze bardziej zamieszał, ale też problem to będzie dla Sejmu, będzie to problem dla, no w ogóle dla wymiaru sprawiedliwości. Ja naprawdę, znaczy my już mamy takie problemy, no z ustawy o Sądzie Najwyższym, od z tych przepisów niektórych już Prawo i Sprawiedliwość się wycofało w drodze ustawy. Trudno mi jest, no to się filozofom nie śniło, jakie rzeczy jeszcze mogą się zdarzyć. Państwo macie na to plan, na to pomysł? Proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że to nie jest ostatni wyrok, który zapadnie, bo tych spraw jest kilka przeciwko Polsce. I być może te młyny sprawiedliwości unijnej mielą powoli, no ale faktycznie to się nazbierało i generalnie w tym roku mogą jeszcze być inne wyroki. I będziemy mieć z tym problem i na pewno tą żabę nowy parlament będzie musiał zjeść. Pan pyta, czy mamy jakieś... No pan jest prawnikiem, więc panią pytam, co z tym można zrobić? Tak, my przez ostatnie 3 lata nie tylko protestowaliśmy przed sądami, stojąc i krzycząc wolne sądy, ale również pracowaliśmy. Jest grupa konstytucjonalistów, zresztą i Fundacja Batorego prowadziła takie badania i konferencje i jest kilka scenariuszy prawnych, dość skomplikowanych oczywiście, które są na tę okoliczność, no ale poczekajmy, co się będzie działo i który w ogóle z tych scenariuszy będzie nadawał się do zastosowania. No ale jeszcze, żeby zastosować, to trzeba pamiętać o tym, że musi o tym zadecydować większość sejmowa. Co zostanie po tym wszystkim z takiego szacunku Polaka do sądu? No ja myślę, że już tego nie ma i przerażające jest to, że nawet mainstreamowi dziennikarze pytają, czy nie dowierzają, że sądy będą niezależnie czy nie, osądzać te sprawy, sędziowie będą działać w sposób niezawisły. Bo już sam fakt, że taka myśl w ogóle powstała w czyjejś głowie, świadczy o tym, że już nie ma szacunku do sądów, nie ma wiary w sądownictwo i to świadczy o tym, że ten system prawny przez te 4 lata został po prostu totalnie zdemolowany. Będzie to trwało przez kilka kadencji, następnych parlamentów, o ile któryś parlament będzie zdolny, w sensie większości oczywiście, a nie intelektualnie, tylko większości, przeforsować jakieś zmiany, sensowne zmiany, prawdziwą reformę wymiaru sprawiedliwości, bo ten wymiar sprawiedliwości wymaga reformy. I broni się przed tą reformą jak potrafi. Nie, to nie jest reforma, to jest deforma. To, co teraz się dzieje, to jest deforma wymiaru sprawiedliwości. Ja wiem z własnego podwórka jako prawnik, że wiele, przede wszystkim przewlekłość, czas oczekiwania na rozprawy to się wydłużyło kilka miesięcy, czas oczekiwania nawet między instancjami potrafi się czekać 1,5 roku na wyrok drugiej instancji. To, że czas wydania nakazu zapłaty, takie sądy tutaj w tej okolicy, w których ja jako pełnomocnik występowałam, to było tak, że nakaz zapłaty w takiej prostej sprawie mieszkaniowej, windykacyjnej, to było 6 dni, a teraz się czeka na taki wyrok, ten taki nakaz 9 miesięcy, potem następne... 6 dni? Tak. Następne 8 miesięcy czeka się na klauzulę wykonalności, bo w sądach nie tylko jest problem z zamieszaniem z sędziami, jest też problem w sekretariatach. Przecież my mieliśmy kilka protestów pracowników sądów, ich jest coraz mniej. A roboty są bardzo mało opłacani, a roboty jest więcej. Panie senator, wrócę na koniec do tych politycznych wątków. Nie ma Pani wrażenia, że te protesty pomogły Wam się scementować w Senacie? A to na pewno. A to na pewno dlatego, że na początku, kiedy okazało się, że opozycja demokratyczna ma większość w Senacie, wszyscy pytali przez ten pierwszy tydzień, czy kogoś z nas nie da się kupić, przekupić, przeciągnąć. No były jakieś próby do niektórych senatorów, tam kilku senatorów się przyznało do tego, że jeden pan doktor bodajże, któremu proponowano
tego ministra zdrowia. Senator Libicki też był wczoraj kuszony. Senator Libicki właśnie mówił, że był też kuszony, więc i tak się wszyscy zastanawiali, no jak kiedy mnie pytano, to zawsze przypominałam problem śląski i pana randnego Kałuży, zresztą było przedwczoraj posiedzenie Sejmiku Śląskiego, mogliśmy wszyscy zobaczyć, że te transparenty są, wiszą i ci protestujący tam są, ja myślę, że będą całe 5 lat. Ja znam tych ludzi, z nimi stałam pod sądami, oni są niezłomni i będą to robić. No więc tutaj jeszcze było takie troszeczkę obwąchiwanie się i nie wszyscy być może byli pewni tych innych, bo wiadomo, że człowiek może być pewien tylko siebie, a i to nie zawsze. Ale teraz. Ale teraz na pewno tak. Teraz na pewno to środowisko senatorskie opozycji jest bardzo mocno scementowane i trzyma się razem. Tak się nie kończy rozmów, zobaczymy, co czas przyniesie, ale naprawdę tym razem zobaczymy, tym razem co czas przyniesie. Senator Gabriela Morawska-Stanecka była naszym gościem dziś o poranku. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję.